Siemasy, to Nowik, to jest na 217 odcinek sezonu 6. Chyba. Nie wiem, rzecznik, który co wczoraj był tak zmęczony tym handlem i tak dalej. Nie powiedziałem innej rzeczy, że. Bo chyba wtedy jak kolega przyszedł do mnie. Na ten jeden, no powiedzmy, to był chyba w czwartek, no to powiedział, że dawaj pali streamasy tak bez głosu, coś w tym stylu. Streama bez głosu to jest u mnie ciężko. Nawet w ogóle streamasa mogę odpalić, bo. Jeśli patrzę, to kiedy to minął, kiedy to ostatni stream był, musiałbym sam sobie zobaczyć, czy na Twitch, czy na YouTube, to nawet rok, bo około mógł minąć, to jak 7 miesięcy. To, że człowiek się zmienia, jestem w młodym wieku, to te chęci, nie mam takich dużych chęci na to wszystko, takie streamowanie, o tak, o. U mnie to kiedyś to tak bez przyczyny, tylko napisałem to powiedzmy do jednego moderatora i graliśmy powiedzmy o tak, o. Teraz jest może szkoła, no bo ja tak troszeczkę dorosłem do swojego wieku, tego wszystkiego, to próbuję bardziej nagrywać, bo nagrywając tak się czuję bardziej pewnie niż streamować, bo na streamie nie wiedziałbym co powiedzieć tak naprawdę teraz, jak minęło troszeczkę miesięcy nawet, że tak zmieniłem wszystko i tak dalej. Jest to ciężkie dla mnie w ten sposób, że dawno nie streamowałem. Jakby ja się próbuję jeszcze zmieniać i tak dalej, że te wszystkie kąty, kamerka, to wszystko ustawić sobie powiedzmy jak najlepiej. A żeby coś takiego ustawić najlepiej, no to seriously, to jest ciężko ustawić coś takiego. Bo muszę planować, muszę popatrzeć sobie później. No bo mam zajęte dwa huby w monitorze, bo mam podłączony mikrofon i kamerkę, bo kamerkę nie ma długiego kabla. Musiałbym wszystko przedłużać, tak, i bawić się w tym takie przedłużanie itp. Szczerze, dla mnie ważniejsze jest bardziej, chyba dla mnie jest bardziej nagrywanie niż streamowanie. Streamowanie to jest takie poboczne bardziej zajęcie niż dla mnie nagrywanie. Jeśli mam czas, no to nagrywam, seriously. Ja marnuję swój czas może wolny, dlatego na to, żeby se pograć, poopowiadać tak dalej na odcinkach, coś ten styl. Coś takiego próbuję bardziej na tych odcinkach robić, coś takiego bardziej, a nie zająć się głównie tylko powiedziawszy innymi zajęciami, próbuję tym się zająć niż tamtymi, dokończymy tam jeszcze ten stack i drugi i idziemy handlować jeszcze dzisiaj, no i nie wiem, to będzie mało prawdopodobne, że kiedyś jeszcze zacznę streamować, to jeśli zacznę streamować, no to mocno później zacznę streamować, bo dla niektórych, nie wiem, czy mój kolega by streamował sobie, tak, o, ma braci, to bez głosu mógłby streamować, to tylko muzykę by dawałby, ale dla mnie to nie jest jakieś tam, dla mnie jakoś nie jest to pierwszorzędne, żeby się jakby angażować w streamowanie, jeśli ja tego nie potrzebuję. Ja się nie lubię zmuszać do czegoś czasami, tylko nie chcę mi się szczerze robić, czyli nie podoba mi się na się streamowanie, na razie jakoś trzeba ci być taki odcinkowy niż takim tylko do streamów. Jeśli miałbym chęć, to bym sobie streamował, ale ciężko było mi streamować, nawet jeśli bym od nowa zaczął, że jest tak gdzieś tam ta moja wewnętrzna osoba, gdzie powiedzmy gdzieś było coś streamowanie, ale teraz jeśli na nowo miałbym streamować, no to ciężko byłoby zacząć, bo znowu trzeba byłoby się nauczyć streamować, jak to jest na żywo nadawać i tak dalej. To nie jest takie dla mnie hop lub. Może i mam pod czwórką na klawiaturze numerycznej. Pod trójką, pod czwórką zakończenie, czyli tam Allen. Unikam tego takiego klikania, bo po prostu nie czułbym się teraz streamować tak, o, po prostu, że odpalaj, haha i tak dalej. No, że i nagrałem odcinki z kamerką, nagrywałem już na Twitchu, kiedy było live. Coś w tym stylu, ale czy teraz tak przejść tak, o, no to nie jest dla mnie łatwe. Powiedzmy, jak kolega uważa, że jesteś po prostu takim mini-youtuberem, czy coś w tym stylu, że powinieneś streamować.
Streama to zależy ode mnie, czy chcę, czy nie chcę. Na się widać pewnie, że ja wolę bardziej nagrywać, tak być bardziej odcinkowo, że robić to, co lubię, przez mnie nagrywać. Ale nie tak nachalnie, czy coś w tym stylu, ale próbować swoich sił, co mogę na odcinkach. Ale no niestety czasami nie wypada mi, czasami mnie to wkurza, czy to byłem zmęczony, powiedziawszy, bo tak gadałem bez sensu czasami, że drewno i tak dalej, takim zniechęciem nagrywania u mnie to było. A miałem to myślę, że tak nagrywać, może dlatego, że ja czasami nie mogę nagrywać o takich późnych godzinach, może i to jest to, może i tak, może i nie, nie wiem. Ale jako tak, no to mi nie podchodzi to takie streamowanie o tak, o że ktoś ci powie, ma streamować coś w tym stylu. Może mój kolega nie wie, nie zna się może nad takim streamowaniem. Kiedy ja potrzebuję, kiedy po prostu ja mam tą chęć swoją, żeby te powiedzmy odpalić odcinki, streamy i takie tam. Na razie wolę się zacząć tak na odcinki, bo ja mogę sobie po prostu pozwolić na nagrywanie i tak dalej, a gdzie jest villager z tymi? Tutaj jest Fletcher. To jest ten za 64? Możesz być. No dużo drewna akurat, to mi tam obchodzi. Ty pewnie się teraz nie zablokujesz, bo mało ciebie sprzedałem. Dziewczy. Ciebie wezmę jeszcze. A, ty jeszcze nie masz drajdów blokowanych. Co odblokuj. No. Pewnie to co mam, te drewna i patyki, to pewnie nie starczą na to wszystko. No to wejdzie więcej na pewno. No odblokowałeś się. Wow. No. Gdzie już zablokowałeś? 26, 36 nie potrzebuję patyków. Te 35. Ostatni mending to już mi się kończy, powoli drewno. Pewnie znowu w teścina nie będzie. Mówię szczerze, że usiądę sobie na luzie, nie nagrywając dla was odcinka następnego, i sobie powiedzmy usiąść i nagrać sobie ten, pościnać drewna. Takie tam. Bajmy do 35-36 i zna się wolny w tym momencie. To ty? Nie, to drugi. To ty, tak? Zmieniaj ceny. Dziękuję. Jesteś wolny. To prawda. Może medyk nie potrzebował. I ostatni medyk leci. Tutaj drewno. No już. Dużo zeszło. Tutaj dwie fortuny potrzebuję. A co odblokowałeś właśnie? Takie, nie powiem co do końca. To jesteś chyba z fortuną, tak? O. Przetraktować muszę 28 emeraldów. Muszę dać na żelazny kilof. Wolę tak dać. No dawaj, go. Z tobą. To 64. No się zalukowałeś. Jeśli tam się odblokuje, no to u niego zaczniemy. Odblokowałeś się, więc u niego znowu zaczynamy. No tu trochę z drewna już schodzi, nie powiem, że nie. Ale jakby to mój kolega oglądał, to dałbym mu jedną radę. Niech se postreamuje, a później niech przestanie się streamować, przestanie tylko nagrywać, to nie wiem, czy będzie miał takiego samego zapału, jakiego ja mam, żeby czy dam nagrać sobie w takie dni lub coś w tym stylu. Brakuje 5. No. Bo u mnie jest, powiem tak, jestem tylko człowiekiem, więc może i młodym. Może coś w tym stylu, że jest jestem młody, ale u mnie 5 sekund lub on powie w 5 minut, to mi nie zmieni tak naprawdę tego postępowania, że o, masz tutaj widownię tą i tak dalej, to weź się zestreamuj.
odcinkowo, wolę bardziej odcinkowo, bo mam tą taką chęć swoją, gdzie mogę to nagrywać i tak dalej, pozwalam sobie powiedzmy na to, gdzie czasami, że za mocno chcę się nadwyrężać, że chcę nagrywać, więc tak to jest. No, tylko 32, jakby 2, tutaj jesteś ty? Ty? 400 M. Dwie fortuny, to już jego mam załatwionego na dobre. A breaking? Jak jest za breakingiem tam? No. Chodź tutaj, no. A nie, tutaj nie podejdzie. No, pokaż się. 20. Zmieniłeś. Kurna. Nie lubię tego. Fortunę. I tak to właśnie jest. Miałeś breaking, jak dobrze pamiętam. Człowieku, to co tobą zrobiłeś? No. Tak to właśnie jest, dziwna. Dziwna sytuacja. No. Wiesz, że to tak tam wróci zaraz. Mending nie potrzebuje. Gdzieś miał prot 3. Czy on dalej ma tylko prot? Tutaj nie. To. Chociaż to zostało. Znaczy, że to chociaż zostało, bo niestety typ się chyba wypalił. Nie mam breakingu, szkoda tego. Dal ma profeskę? Okej. No, fajnie. Nie fajnie. A tobie nie dam spać. No i jeszcze. I po co mi pocelownik wyszedłeś? No, pokuta. To zostawię tutaj. Dobra, no i niestety nie będę miał breakingu, więc mogę tylko się protem zająć. No niestety. Tak to już właśnie jest. Tym wszystkim. Ty sprzedałeś prota, to drewno i znowu handlujemy. Czy to jest za 31? Nie, to jest za 64. Dalej się nie odblokowałeś. No cóż. Gdzie jest za te 31? A ty co? Kto? A ty fortuna. No szkoda, że mi się zmienił. Szkoda. No cóż. A gdzie jest za te 31? Bo go nie widzę. Czy ta fortuna, tak? Czy ten? Nie, ten tutaj. Ten niby nie ma profeski. Wait. O, co to jesteś ty? A masz zablokowane, no niestety. No cóż. No. I czy go mógłbym tego, co nie ma profeski, przygarnąć jako tako? Pod te skrzydło. Żeby miał. Dawaj. No dawaj, no. Vanishing? Nie. No nie vanishing. Chociaż a breaking. Potrzebujesz mi tylko a breaking dawać. Fortunę? Mam fortunę.
No niestety. Zaczyna się to co wczorajszym dniem u mnie. Nie fajnie. Wracaj mi tu. Dawaj Breaking 3. Bajer aspekt nie potrzebuję. Zaraz mi się kilka będzie boom. Znowu. Looting? Nie. A Breaking 3. UB3. Albo UB2 nawet. Nawet może dać mi UB2. Żeby tylko było. No ja jak to był Breaking 2, no to bym jeszcze może zgodził. Nie mam siekierki, więc idziemy po siekierkę. Muszę już się te patyki. Można u niego straightować się patykami. Drżałeś. Niestety zdrżałeś, kurde, panie. Jednego. No widzisz. A mam jeszcze drewna, to na luzie jest. Jeszcze mam drewna, wystarczająco. Jeszcze. Powiedziawszy. Więc jeszcze patykowo nie jest źle. Ile mam? 20. 35 potrzebuję, czy 26? Wait. Gdzie jest tamten? Czy jesteś mendingowy? Mhm. Ty mendingowy, ty jaki? Zwykły? Chyba do ciebie te dwa. Tak. Trzy. A gdzie to był tym? To jesteś ty z fortuną. Jop. Ty z fortuną. Gdzie jest ten z Tom? To jesteś z tym. Ten z impalingiem. No to nie. Gdzie jest tamten? Wait. Gdzie być tamten? Czy to ty? Czy to ty, panie? 26, no to nieźle. W sumie. Jakby ten najlepiej jeszcze wziął tą profeskę jakąś swoją. To teraz patyki, trajtowanie i kupowanie prota. Bo niestety, ale się popsunął za breakingiem. Czy będę musiał poza odcinkiem stawiać, nie stawiać, stawiać. I drewno pewnie poza odcinkiem też dorobię jakiegoś. Może to jest 12 staków. No, to zdrożałeś, kurna. Też na 64 już. No cóż. Tutaj potrzebuję 52? No, 52. Czyli troszeczkę przetrytowania jest. Tu mamy jeden protection 4. No. Tak do 40 dalej. I już się zablokowałeś. Przy 39 u mnie. No to bierzemy jeszcze dwa staki drewna. Ostatnie. Przerabiamy. Idziemy do tamtego. I następny odcinek mamy straightowania. Ja chyba poza odcinkiem już usiądę mocno. Wezmę po... Przerabiam drewna pod ścinami. Pewnie ten. To musi to 52. Jeszcze muszę. Więcej muszę, bo jeszcze muszę kupić szelfy. Albo robić papier już. Spoko. Przetrytowałem u ciebie 55. Nieźle. No się skupienie. Będziemy jeszcze ściągnąć tą. No, już się nam kończy odcinek. Dobrze? Przedłużę go, bo już. Chcę niektóre rzeczy porobić już. W tą rzecz. Bardziej. Ile mamy? Ściny?
14, czyli przerobimy, mamy książki kilka, czyli mamy już 54.1. To jeszcze tylko nam zostanie upbreaking do zrobienia, tak naprawdę. Nie, już niedużo do szykowania się, ale jakąś stronę jeszcze zostało. To wszystko. 4. Skórę wezmę. Będę miał przy sobie skórę. Pewnie. Te książki, czyli mamy 2 protection 4. No. Czyli jeszcze drugie tyle. No. Więc co, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.